W dzisiejszym filmie Spec Simulator po pierwsze porozmawiamy sobie o nowych leakach, bo jak się okazuje, ten update może być jednak dobry, bo pojawiły się naprawdę ciekawe leaky. Po drugie i co dziwniejsze, porozmawiamy o tym, czy Preston może trafić do więzienia, bo dziwne rzeczy się pojawiły, jakby nie chodzi o to, że nie wiem, Preston regulamin Robloxa złamał czy coś takiego, tylko trochę inna sprawa się pojawiła i co najważniejsze, jak się okazuje, Preston to nie Preston. Dzisiaj wam o tym wszystkim opowiem. Powiem wam, że jeden dzień nie gram w Pet Simulatora i tyle rzeczy dziwnych tu się stało. Wczoraj nagrałem odcinek z Pet Catchers, który zresztą możecie sobie sprawdzić, a tutaj takie rzeczy się dzieją. Jakby na początku standardowo oczywiście pójdźmy sobie do Dakeru. Dzisiaj mamy też przy okazji, no jak ten film oglądacie, to ostatni dzień na przygotowanie do update'u i też przy okazji ostatni dzień na oczywiście wydropienie tutaj tego Huge'a. Jakby dalej niestety mi się to nie udało, ale kto wie, może dzisiaj, a kto wie, może nawet Titanica dzisiaj trafimy, jakby też na pewno dzisiaj tak zdychę jajek sobie co najmniej otworzymy, tylko na początku standardowo Daker odbierzmy, ale sypło, jakby chyba to jest nowy rekord, jeżeli chodzi o film. 675 tysięcy gemów. No z całej reszty nic ciekawego, ale no powiem wam, że mocno. Dzisiaj mamy rekord, jeżeli chodzi o Daker w ogóle. Po ile dzisiaj chodzą te całe jajka, sketch jajka? No 31 milionów, czyli no można się spodziewać, że minimum za 33 miliony na Triplazie to będzie. Ale dobra, jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić, to dzisiaj też musimy zrobić sobie obi, bo jest razy 10 obi z skrzynką Rebirthu trzeciego, a więc no dzisiaj giga mocno obi jest. Prawie najmocniejsze jakby, wiadomo, jedyne mocniejsze mogłoby być, jakby było obi ze skrzynką Rebirthu czwartego. Dobra, ale idę do końca, pójdziemy może jeszcze na drugie world odebrać w sumie tam gemy i o wszystkim wam opowiem, bo no dzisiaj dużo dziwnych rzeczy jest. Dobra, dzisiaj udało się za trzecim razem tutaj dostać. Zobaczmy, co nam wyleci. Czy będzie huge pet? No, tutaj jakieś itemki, ale huge'a tu niestety nie widzę. No niestety dzisiaj też tutaj farta nie ma, ale dobra. Odbierzmy jeszcze z drugiego worldu gemy i opowiem wam o tych wszystkich dziwnych rzeczach. Jakby, czy może tutaj coś ciekawego nam się świeci? No nie, ewidentnie tu nic nam się nie świeci. I w ogóle ile ten ticket już chodzi? 30 milionów, a więc część ludzi też tak dedukuję sobie, że ten ticket może jest właśnie do tej dziwnej gierki. Jakby w sumie nie jestem pewny, czy mam do odebrania te gemy, bo nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz odbierałem, tylko nie tutaj. Tu musimy sobie pójść na 145. Zobaczmy, czy mamy do odebrania. Nie, no dobra, mamy do odebrania, mamy 10 milionów darmowe, a więc no będzie na 1/3 jajka. I też przechodząc do pierwszych leaków, to jakby Preston zlikował nam pety. Jakby no od Prestona nie mamy mocnych leaków, więcej ciekawych leaków jest od leakerów. No i wiemy, że pety będą wyglądać w taki sposób, jak tutaj widzicie, no jakby no nic ciekawego. Chociaż jest tam jeden ciekawy pet, bo zobaczcie, też tutaj niżej wrzucili takiego Black Hole Angelusa, czyli czarna dziura Angelus, i to ogólnie będzie huge pet, a więc to będzie prawdopodobnie mega drogi huge pet, no bo to jest coś innego, jakby nie wiem, na którym koncie mam tego peta, nie na tym, ale mam takiego huge peta, San Angelusa, i to też właśnie jest taki troszeczkę inny pet i on też był mega drogi, a więc ta czarna dziura też będzie mega droga. I też kolejna rzecz, z której ucieszą się, myślę, gracze mobilni i tak dalej, to podobno bardzo duża optymalizacja ma wejść w tym update. Jakby ma wiele rzeczy zostać poprawionych. Mają zostać poprawione lagi, że nie wiem, jeżeli na przykład macie dużo petów, to wam laguje gierka i tak dalej po jakimś czasie. Ale też zobaczcie na przykład tutaj tego screena, jakby admin pokazał, jaka jest różnica. To u góry to macie przed, a to na dole to jest po. A więc przed optymalizacją Pet Simulator zużywał 164 KB na sekundę, a po optymalizacji zużywa 21. A więc prawie 7 razy mnie zużywa. Czyli powinien się skończyć problem z wywalaniem Pet Simulatora. Jakby to ogólnie chodzi o to, jak ktoś ma internet, który tam może na chwilę na przykład przerwać wam, to takie rzeczy się dzieją, że później was wywala i przy tym update'cie ma zostać to wszystko zniwelowane. Ale dobra, pójdźmy na Triplazę i opowiem wam o tym, o co chodzi z tą całą dramą z Prestonem i dlaczego może trafić do więzienia. Bo to jest naprawdę śmieszne. I jakby ogólnie chodzi o to, że tak nie wiem, z kilka miesięcy temu była taka drama, że tam nie wiem, Preston niby nie zapłacił jakiejś firmie, która tam pluszaki dla niego produkowała, ta firma dramę zaczęła kręcić i teraz ta firma niby mówi, że za Prestonem został wydany list gończy właśnie w Indiach. Jeżeli to jest prawda, no to teoretycznie jak Preston by poleciał do Indii i by go złapali w tych Indiach, to by mógł trafić właśnie do więzienia. Jakby nie wiadomo, czy to jest prawda, bo tak sobie ten gościu powiedział po prostu. Tutaj też wam to się wyświetla, jak ten gościu to napisał. Preston później napisał na Discordzie, że to jest fejka, więc nie wiadomo, co jest prawdą, no bo jakby Preston może mówić sobie jedno, ten gościu drugie, a tak naprawdę jaka jest prawda, to nikt nie wie, ale no myślę, że nie jest to prawda, zwłaszcza, że Preston napisał, że on tak naprawdę nie ma na imię Preston. Jakby tutaj zobaczcie ten wpis, Preston napisał, że tak naprawdę nie ma na imię Preston, tylko ma na imię Hubert, a więc powiem wam, że dziwne. Tak naprawdę nie powinniśmy teraz mówić, że nie wiem, że Preston na Robuxy leci, tylko Hubert na Robuxy tak naprawdę leci. Może się okaże jeszcze za niedługo, że Hubert to w ogóle z Polski jest, bo Hubert to jest takie trochę polskie imię, chociaż nie wiem, czy to jest takie polskie imię, czy w innych krajach też jakby to imię jest popularne. Ale dość śmiesznie, bo jakby się okazało, że
że Preston to jest polskie, w sumie to Hubert. Jakby się okazało, że Preston to w ogóle z Polski jest, to mógłby mi dać na przykład partnera 2 lata, też jego gierkę nagrywam 4 razy, tą zakichaną aplikację składałem i nie przyjęliby niestety. Jakby naszym pierwszym celem ogólnie na pewno będzie kupienie kilku jajek. Jedno już sobie kupiłem jajko za 32 miliony i też na pewno przydałoby się coś dzisiaj pozarabiać, no i może w końcu wziąć się za progresowanie tej mojej rangi, bo zostały nam 2 dni, jak ten film oglądacie, to jeden do update'u, no i przydałoby się w końcu coś zrobić z tą rangą. Mam 21, tutaj po 33 miliony. No właśnie to jest problem, powiem wam, że ludzie zawsze o te 2 miliony drożej wystawiają. Nie wiem, jakby jajka były za 40, to ludzie by wystawiali za 42. Oj właśnie, widzę pierwszą rzecz, którą też chciałbym sprzedać. To musimy sobie posprzedawać, te jakby czarmy. W ogóle tutaj gościu ma takie deski, jak ono w ogóle droga jest. A co śmieszne, tak naprawdę jakbyście mieli farta, no dobra, to może nie byłoby tak tanie, bo 400 robuxów by trzeba było wydać, ale no jakbyście mieli farta i w 10% byście trafili, to macie 300 milionów. Zobaczmy w sumie, czy zarobimy najłatwiejsze 300 milionów gemów, jakie tylko się da. Kupmy sobie za robuxy tą deskę i mamy 10% na to, że ona oczywiście będzie shiny. Jakby jeszcze w sumie dużo lików mamy od likerów, to zaraz wam o tym opowiem, tylko na początku chciałbym może coś gemów zarobić, jakby zobaczmy, czy weszła nam deska shiny. Czy mamy shiny? No niestety zwykłą, ale dobra, no mamy taką sobie nightmare deskę zwykłą. Fajnie było mieć shiny, bo shiny jest o 35% szybsze od normalnej, ale dobra, na początku, zanim opowiem wam o całej reszcie, to powystawiajmy sobie te różne rzeczy. Jakby co my tu w ogóle mamy do wystawiania? Tego skilla mogę wystawić, to tornado, chociaż nie, duży level na nie mam, tu sobie zostawię. Jakby na pewno te enchanty party time chcę wystawić, bo one nie są już mi do niczego potrzebne. Też oczywiście te enchanty wystawmy tak nawet troszeczkę poniżej rapu, żeby ktoś to kupił. No i tą łopatę, bo już mi się nie chce kopać. Wystawmy ją za 16,5 miliona. Jeśli chodzi o huge, to za bardzo nic nie mam do wystawienia. Dobra, niech to sobie tak postoi. A przechodząc w tym czasie do lików od likerów, to tak jak mówię, możliwe, że ten update nie będzie zły, bo dostaniemy na przykład takie zgliczowane gifty. Prawdopodobnie to będą gifty za jakąś minigierkę. I może to będzie jakaś ciekawa minigierka, skoro gifty w nie będą. Bo też ogólnie jest taki nightmare token. To jakby wygląda jak skill, ale to się nazywa nightmare token, a więc to jest dosyć dziwne, powiem wam. Nie wiem, co to będzie, szczerze mówiąc, czy to będzie jakiś właśnie token do tej minigierki może, tak samo jak są na przykład te całe arcade tokeny, to może coś takiego zrobią, taką podobną minigierkę, tylko że na przykład no z tymi zgliczowanymi giftami. Będzie dosyć ciekawy i też jeden enchant w ogóle może mega mocno stanieć. Nie mówię, że stanie na 100%, w ogóle gościu tutaj sobie huge'a otwiera, zobaczmy jakiego huge'a gościu trafi tutaj. Gold jakiegoś trafił, ale tego bata zwykłego to on z 70 milionów pewnie warty jest. Może stanieć, teraz już wam mówię jaki enchant, może stanieć właśnie ten chest mimic, bo zobaczcie tutaj, dodadzą taki enchant i to się nazywa chest mimic hunter. Może to działać lepiej nawet niż ten chest mimic. Jeżeli tak by działało, no to niestety ten enchant mega mocno w dół pójdzie. Byłoby to giga skamerskie ze strony Persona, jeżeli tak by zrobił, bo masa osób trzyma ten enchant dlatego, że po prostu on cały czas rośnie z ceną. A jakby dodali inny, który działałby lepiej, to wiadomo, że ten enchant by staniał. Ale no niekoniecznie tak musi być. Dobra, niech to sobie tak postoi, a ja idę poszukać innych lików. I też w sumie pojawi się drugi enchant, który może wpłynąć na cenę innego enchantu, który ja mam, czyli ten super shiny hunter, bo teraz pojawi się enchant, który się nazywa shiny super charger, a więc możliwe, że on będzie działać lepiej niż ten mój enchant, który daje aż plus 150% na te shiny. Jakby no nie wiem, czy to się opłaca teraz sprzedawać, bo ten enchant cały czas w górę idzie przez to, że jakby no już go oczywiście nie ma tutaj w shopie, tutaj są takie enchanty teraz, ale dobra, zaryzykuję i sobie go zostawię, ewentualnie możemy spróbować zrobić to tak, że wystawmy to za 370 milionów. Jakby mi się za tyle sprzedał, to spoko, luz, niech ktoś sobie to bierze. Jakby jeszcze trochę lików poszukam, te jajka jeszcze musimy kupić, no bo dzisiaj znowu przydałoby się otworzyć zdychę. Na razie mamy jedno. Ewentualnie jeszcze możemy sobie mailbox sprawdzić. Tutaj pierwszy ktoś się pyta, czy wymyślę nazwę dla Posejdona, nie wiem, trójzęby, bo no Posejdon ma trójząb i tak dalej. I tutaj coś takiego, i tutaj chyba pozdrawiam, to pozdrawiam twojego psa. Tutaj ktoś kończy spec symulatorem, tutaj też ktoś kończy, a więc no oczywiście też dziękuję, tutaj też milion, tutaj witam, oczywiście też witam. No i tutaj ktoś chce, żeby odebrać, oczywiście odbieram, tutaj ktoś chce huge, jakby huge nie rozdaje i tutaj pozdrawiam oczywiście, tutaj do jajka, no to przed nam się na kolejne zbieramy. No i pozdrawiam ciebie i siostrę też, tutaj też pozdro... Tutaj taki pecik, a więc też dziękuję za takiego pecika, chyba w sumie od Filipa, bo też golden. Pamiętam, Filip mi wczoraj też wysłał golda. Tutaj też oczywiście pozdro, tutaj siema. No i tutaj życzy ktoś mi, żeby trafił huge peta, oby dzisiaj się udało, tutaj też. No, odcinku, żeby otworzyć ktoś chce. Dobra, to też na pewno sobie to otworzymy. Tutaj taka skrzynka, tutaj gemy, 30 tysięcy, no i tutaj coś takiego. Dobra, jakby poczekajmy jeszcze chwilę, może coś nam się sprzeda, jak nam się nie sprzeda, to musimy kupić z 10 jajek. Dobra, jakby za bardzo to się nie chce sprzedawać, taniej nie będę sprzedawać tego enchantu, zaryzykuję i sobie go zostawię. Mam nadzieję, że się nie okaże, że ten super shiny charger daje na przykład, nie wiem, 500%, bo wtedy mój enchant straci mocno na wartości. Dobra, jakby na pewno musimy jajka znaleźć, ale
ale tutaj żadnego nie widzę. Postarajmy się znaleźć maksymalnie o 1 000 000 drożej niż rap. Zobaczymy, czy nam się to uda. I tu w ogóle widziałem, ktoś sprzedał tego chest mimika dużo taniej, ale dobra, spróbujmy znaleźć jajko. W sumie to dużo jajek. No i na pierwszej tereplazie nawet poniżej rapu jedną sztukę mamy, a więc dobrze zaczynamy. Tutaj o 1 000 000 drożej, o 1 000 000 drożej. Tutaj po rapie. Dobra, to sobie jedno też kupmy. Każdy po jednym jajku to wystawia na tej tereplazie. Dobra, postarajmy się to po rapie znaleźć. Jakby, no myślę, to jest tak zaporowa cena, że nikt tego nie kupuje za 32 miliony i ludzie może wystawiają to trochę taniej. Dobra, tutaj znalazłem dwa po rapie, ale powiem wam, że 7 tereplaz mi to zajęło, więc ludzie jednak wystawiają to powyżej rapu mimo wszystko. Mamy na razie 6 jajek. Dobra, jeszcze jedno kupmy. Będziemy mieć taką liczbę 7 jajek. Takiej liczby jeszcze nie otwieraliśmy. Może akurat z takiej liczby nam właśnie coś wyleci. Tylko postarajmy się kupić, o, w sumie po takiej cenie. Nawet troszeczkę poniżej rapu, o 200 tysięcy gemów. Dobra, git, mamy 7 jajek. Jak zwykle pójdźmy z tej pechowej tereplazy. I dzisiaj dla odmiany otwórzmy sobie znowu na pierwszym wordzie. No musi w końcu oddać, no musi w końcu wylecieć ten huge pet. No tyle już tego dziadostwa otworzyłem, że musi w końcu mi wylecieć chociaż jeden huge pet. No i dobra, przynajmniej golda. Nie, nawet rainbowa mamy. To w sumie z 3 punkty mamy, albo i 4. No dobra, to przynajmniej tyle. Jakby otwórzmy sobie 3 w taki sposób i mamy 95 level. Może ja wbiję w ogóle 99 level tego. Jakby 99 już by nam sporo dał. No niestety tutaj na razie nie mamy. Co w ogóle 99 level tej masterki daje? Plus 5 jajek, no to tak naprawdę nie dałby wam plus 5 jajek, tylko nie wiem, może plus 2 by mi dało. I 30% tańsze jajka, no to w sumie to by było mocne, jeżeli używacie na przykład gold jajek. No to może warto to wymaksować. Jakby zobaczmy, czy wejdzie nam jakiś level, jak otworzymy sobie 3 jajka. No nie wbił mi żaden level, ale czy tutaj będzie chociaż huge pet? Proszę, dajcie chociaż huge peta z tych jajek. No nie ma tego huge'a, no ile ja tego muszę otworzyć? Nie wiem, jakby ktoś policzył, to już z 50 tych jajek w tym update'cie otworzyłem. Dobra, sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i oczywiście do następnego filmu.